Witam serdecznie w kolejnym odcinku PS News, waszym ulubionym programie tygodniowym. Kurz po premierze PS5 lekko opada, więc powoli odgrzebujemy się spod wszystkich gier, które spadły nam ostatnio na głowę. No i w sumie w końcu miałem trochę więcej czasu, żeby poszperać w necie i poszukać jakichś takich mniej sprzętowych, a bardziej grobych newsów, więc dziś będzie na lajcie, bez stresu i bez ciśnienia. Uderzcie więc w dzwonek, pomagacie nam tym samym się rozwijać, za co jesteśmy wam bardzo, bardzo wdzięczni. No a ja zapraszam na kolejny odcinek PS News. Zaczynamy od informacji kulturalnej. The Last of Us Part 2 zgarnęło 5 nagród na tegorocznym rozdaniu Golden Joystick Awards. Były to gra najlepiej opowiadająca historię, najlepszy design wizualny, najlepszy dźwięk, gra roku PlayStation oraz najlepsza z najlepszych gier roku. Dodatkowo najlepszym studiem roku zostało Naughty Dog, więc można by rzec, że krytycy pokochali The Last of Us Part 2. No a jaka jest wasza opinia? Zgadzacie się z tym werdyktem? Jedyne, tak szczerze mówiąc, co mnie zabolało trochę w tym zestawieniu, to brak jakiejkolwiek nagrody dla Ghost of Tsushima. No ale nie zmienia to faktu, że obie gry na swój sposób są niepowtarzalne i znakomite i warte sprawdzenia. Nadszedł grudzień, ostatni miesiąc w roku, jakbyście nie wiedzieli, a PS Plus przynosi nam 3 gry. Pierwsza z nich to jeden z najbardziej zakręconych i destruktywnych sandboxów ostatnich lat, czyli mowa tutaj o Just Cause 4. Rico Rodriguez i jego hack z Linką powraca, a tym razem urozmaiceniem w grze są zmienne warunki pogodowe, które przyczyniają się do powstawania tornad. Drugą grą jest Worms Rumble, czyli robale i ich wielkie giwery, tym razem w świecie 3D, w potyczkach do 32 graczy. Ostatnią jest Rocket Arena, czyli, jak sama nazwa wskazuje, my, inni gracze, wielopoziomowe areny, wyrzutnie rakiet jako broń główna, no i mnóstwo kolorowej zabawy. Mech specjalny w tej grze polega na tym, że celny strzał nie zabiera przeciwnikowi energii, ani go nie kasuje, ale wraz z kolejnym trafieniem eksplozja odrzuca go coraz dalej, aż wypadnie z areny. A my wygrywamy. Ciekawe zestawienie, dużo kolorowego strzelania w tym miesiącu widzę, takie pocieszne te gry. Jeszcze tylko dziś, no i w sumie w poniedziałek, macie szansę dzięki promocji Black Friday uzupełnić sobie bibliotekę o gry, których wam brakuje w kolekcji. Tytułów i w sumie też sprzętów, takich jak PS4 Pro czy PSVR, no i DualShocki 4, jest w niższych cenach całe mnóstwo i niektóre z nich są do wyjęcia z mega dobrą zniżką, zwłaszcza myślę tutaj o grach. W PS Store God of War za niecałe 4 dyszki, to samo tyczy się The Last of Us Remastered, no i Uncharted 4. Jakuzy też w okolicy 5 dyszek, a jedynka za niecałe 24 zł, no to jest mega dobry strzał. Świetne indyki, takie jak Risk of Rain 2, Streets of Rage 4 czy Bloodstained Ritual of the Night. Jeśli potrzebujecie szybkiego przewodnika, ostatnio na nasz kanał wjechały dwa materiały od Myka z Codziennego Suchara. Pozytywny ziomek, muszę przyznać, a i o grach potrafi dobrze nawijać, więc jak macie czas i chęć, to sprawdźcie ten materiał. Jest też i moje zestawienie jako dokładka informacyjna, więc też polecam odpalić, jak skończycie z newsami. Jak wiadomo, ostatnio ukazał się chyba ostatni pakiet zawodników do Mortal Kombat 11, czyli Rain, Milena i John Rambo. Ale szczerze, to pojawiło się takie sprytne małe DLC, które pozamiatało mną przeokrutnie. Pomimo, że dało się słyszeć wcześniej jakieś tam plotki na ten temat, ale i tak gdy zobaczyłem, że w grze pojawią się skórki dla Raidena, Sony i Johnny'ego Cage'a z filmu Mortal Kombat, tego kultowego z 95 roku, to za nie mówiłem. Pamiętam, jakby to było dziś, gdy wyszedłem z kina z moim kumplem, z którym wtedy razem byliśmy na Mortalu, nie dowierzając kompletnie w to, co zobaczyliśmy, jak dobry był to film. I tak, pomimo upływu lat, nadal uważam, że jest bardzo fajny. Christopher Lambert jako Raiden, Lyndon Ashby jako Johnny Cage oraz Bridget Wilson, piękna Bridget Wilson jako Sonia, dla mnie, starego fana Mortala, to jest mega miazga. Cena też moim zdaniem jest niewielka, bo to jest tylko tam 25 zł. A słuchanie rozmów przed walką, które nawiązują do filmu, to już jest poezja. Do każdego fana Mortal Kombat, no takie DLC to ja szanuję. Surrender Kano to the special forces. I will happily trade him for you. Do I look like I came to bargain? Pozostając w temacie półfilmowym, może wiecie lub nie, ale już niedługo, choć wiadomo, muszą najpierw otworzyć tam kina, będzie można udać się na ekranizację Monster Huntera. I teraz, sytuacja jest w sumie ciekawa, bo za film odpowiedzialny jest twórca filmowego Rezydenta, a główną rolę gra jego żona, czyli Mila Jovovich, ta sama obsada. I tutaj, po prostu nie wiemy, czy film będzie spoko, czy nie. No też nie wiadomo, co sądzicie o tych filmach, o których mówiłem wcześniej, w sensie o Rezydentach. Ale w celach uczczenia pierwszej tak dużej adaptacji filmowej gry Monster Hunter w grze pojawi się specjalny event, gdzie będziemy mogli walczyć z Diablosem na pustyni. To nawiązuje do tych trailerów, które wypuszczono. No i będzie się można tam wcielić w Kapitan Artemis. W sensie w Milę Jovovich. Na pewno to sprawdzę, a co do filmu, ważne, żeby fajnie zrobili potwory.
i to, że Ratalos jest, to wiem. Ale jak pojawi się na przykład Tigrex albo Nargacuga, to wybaczę wszystko temu filmowi. Chyba, że będzie fajny, to nic mu nie wybaczę. No bo nie będzie trzeba mu nic wybaczać. Nawet jak czasami stoję na peronie na dworcu kolejowym i słyszę zaczynający się komunikat o tym, że pociąg, na który czekam, będzie opóźniony, nie boli mnie to tak bardzo jak opóźnienie DLC do Cuphead. Twórcom, z racji oczywistej sytuacji panującej teraz na świecie, jest o wiele trudniej prowadzić płynne prace nad dodatkiem, a nie chcą, żeby ostatni rozdział ich fenomenalnej gry był w jakimkolwiek stopniu słabszy niż podstawowa wersja, więc podjęli decyzję o przesunięciu premiery na dzień, gdy tylko skończymy, puszczamy wszystko live. Biorąc pod uwagę, jak fenomenalnie wykonaną grą jest Cuphead, daje twórcom wiarę. I jeszcze dwa uzupełnienia do tego info. Dodatek ukaże się na wszystkich platformach jednocześnie, co jest spoko. A druga rzecz to, pamiętacie Marka Cerny? To ten pan, który stoi za stworzeniem PlayStation 4, PS Vita oraz PS5. Oraz pomagał tworzyć całą masę gier, które uwielbiamy, ale do sedna, bo się rozmarzyłem. Jakiś miesiąc temu Mark Cerny wrzucił tweeta o tym, że wbił platynę w Cuphead, więc tym samym przypomniał nam o tym, że nie dość, że ma niesamowitą wiedzę techniczną, jest po prostu mega inteligentnym facetem, to jeszcze jest wybitnie dobrym ogarniaczem pada. Platyna w Cuphead jest mega trudna do wbicia, więc tutaj nie mam żadnych pytań. Chcecie być jak Mark Cerny? Może nie stworzycie kolejnego modelu PlayStation, ale można mu spróbować dorównać na polu growym. Akurat Cuphead jest na promocji Black Friday. Wielu z Was zapewne od jakiegoś czasu już ratuje i hakuje Londyn w trzeciej części Watch Dogs o podtytule Legion. I nie wiem, czy to jest dobra, czy zła wiadomość, ale opóźniono na początek przyszłego roku start trybu multiplayer. Powód? Na swoim oficjalnym forum Ubi wrzuciło proste wytłumaczenie. Chcemy najpierw zoptymalizować i połatać tryb single player, aby potem móc w 100% skupić się na trybie multi. I to, co teraz powiem, to nie jest w żadnym razie potwierdzone info, ale zastanówmy się. Tryb multi miał być czteroosobowym koopem, coś w deseń tego, co było w jedynce, czyli w sumie takich inwazji innych graczy, którzy pojawiają się płynnie podczas zabawy. Więc jakbym miał zgadywać, to gra po prostu musi w pewnych aspektach być jak żyleta. Bo jeśli tak się nie stanie, to dorzucenie na to wszystko trybu multi mogłoby spowodować implozję wszechświata. A przynajmniej sprawiłoby to, że gra nie działałaby optymalnie. Ale tak jak mówię, tylko moje gdybania, a Watch Dogs Legion jest całkiem śmiechową grą. Więc jak lubicie siać technozamęt w mieście i nie przejmuje Was brak niesamowitej fabuły w grze, to jak najbardziej polecam tę grę. Czy gracie w Red Dead Redemption Online? Ja przyznaję się bez bicia, że nie. Ale wynika to z tego, że doba jest za krótka, a mi już inne gry wypełniają grafik w temacie zabawy multi. No ale może wiecie lub nie, zaczynając od 1 grudnia RDR Online będzie można nabyć jako osobny produkt. Nie będzie już potrzebna do tego właściwa gra. Co ciekawe, do 15 lutego 2021 roku tryb multi będzie można kupić w niższej cenie. Nie mam polskich jeszcze cen, ale to w Stanach będzie $5, a potem cena wzrośnie do 20. Ciekawe, powiem Wam. I wiem, że ostatnio głośne są ploty o remasterze jedynki i faktycznie nie uwierzę, póki nie zobaczę. Ale no, przyznam, że jako prosty gracz trochę jadę na tym hype pociągu. Bo tak jak już mówiłem, RDR Online nie mam na to czasu, ale taki soczysty remaster jedynki to bym sobie przytulił bez najmniejszych oporów. Szybki strzał teraz leci, bo o FIFA wiadomo, czasami ciężko coś powiedzieć odkrywczego, biorąc pod uwagę, że jest to chyba najbardziej znana gra sportowa na świecie. Ale w tym przypadku potwierdzono nadchodzący 4 grudnia upgrade techniczny do PS5. Wszystko wskazuje na to, że twórcy doszli do wniosku, iż osiągnęli już absolutny szczyt realizmu jak do tej pory w swojej produkcji, więc zaimplementowali rewolucyjny system dryblingu przy wsparciu promieni rentgena i piorunów Raidena. A tak na poważnie, to będzie lepsze oświetlenie stadionów, ładniejszych piłkarzy będzie więcej, a to ważne, wiadomo. Haptyczne wibracje pozwolą nam poczuć piłkę jeszcze mocniej i co ciekawe, wygląda na to, że im bardziej zawodnik będzie zmęczony, tym dzięki adaptacyjnym triggerom będzie trudniej wciskać R2, żeby biegł, no bo jest zmęczony. Czyli w końcu przełamaliśmy barierę i gry sportowe będą wymagać od nas rzeczywistego treningu fizycznego. To jest niesamowite, bo teraz jak masz słaby palec, to daleko nie pobiegniesz. Powiem Wam, że podoba mi się kierunek, w którym to wszystko zmierza. Świetna wiadomość dla fanów serii Metro. O ile pierwsze dwie remasterowane części gry śmigają świetnie, nawet na PS4, tak trzecia część Exodus była bardziej wymagającą odsłoną. Mega dobra wiadomość jest taka, że Ukraińcy z 4A Games w przyszłym roku wrzucą darmowy patch, który wykorzysta moc PS5 i sprawi, że Exodus będzie jeszcze szybciej się ładował, będzie płynniejszy, czyli wielce prawdopodobne, że o 60 klatkach tutaj mowa.
No i także zostanie zaimplementowany ray tracing. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo akurat nie dokończyłem tej gry na czwórce, a miło będzie i w sumie chyba w takich pięknych okolicznościach zacząć ją od nowa w moim przypadku, no i tym razem skończyć ją na PS5 na wyższych detalach. A, i też ploty są na mieście, że pracują nad kolejną częścią, więc fajnie, następne Metro chyba w drodze. Chciałem zacząć ten news od stwierdzenia, jak wiemy, premiera Cyberpunk 2077 już 10 grudnia. Ale nie zrobię tego, bo po prostu nie chcę zapeszać. Z drugiej strony to jeszcze półtora tygodnia. I powiem wam, że po takim czasie czekania to, że ta gra trafi na nasze konsole, do naszych domów, w nasze ręce, jest trochę nierealna. Ale by umilić nam nieco czekanie, znienacka na kanale YouTube Cyberpunk 2077 wrzucono filmik pokazujący, jak gra działa na PS4 Pro i PS5, zaznaczając, iż nie jest to w przypadku next genów ta docelowa, ulepszona wersja gry. Właściwy patch ukaże się w przyszłym roku, za darmo, a na razie nie wiadomo, o której konkretnie godzinie, ale na pewno się tego wcześniej dowiemy. Niemniej, jeszcze tylko półtora tygodnia do gry i dalej jestem trochę w szoku, że to już tak niedługo, ale fajnie, fajnie. Na koniec mam jeszcze kilka szybkich zbiorowych newsów, które są szybkie. A więc, już od 26 listopada dostępna jest next-genowa wersja Warframe, czyli tej gry free-to-play o kosmicznych ninjach. Naturalnie gra na PS5 zyskała na wizualach i otrzymała haptyczne wibracje, dzięki którym każda z broni daje inne odczucie podczas strzału. Podobny darmowy next-genowy upgrade na PS5 trafia 1 grudnia do Rainbow Six Siege i znów mowa o wyższej rozdzielczości, płynności animacji do 120 klatek, co akurat w sieciowych strzelankach jest bardzo dobrą opcją. Do Apex Legends powraca wesoły zimowy ekspres, co oznacza wydarzenie magii Holoświąt, podczas którego możecie zdobyć unikalne przedmioty kosmetyczne oraz uzupełnić kolekcję o te brakujące. Tradycyjnie także całość promuje bardzo pocieszny trailer. Z kolei do Fortnite'a 2 grudnia wjeżdża nowy system ekip, czyli jednej comiesięcznej subskrypcji, która daje nam dostęp do karnetu bojowego na cały sezon, 1000 widolców miesięcznie i dostęp do comiesięcznej ekipaki, która zawiera stroje. Jeśli tak jak ja z niecierpliwością czekacie na trzecią część Hitmana, to zapraszam Was na kanał YouTube'owy Hitman, na który wrzucono ostatnio zajawkę z procesu produkcyjnego nowej lokacji w Chinach. Polecam sobie obczaić ten materiał, bo gra robi wrażenie i jest to zdecydowanie jedna z topowych pozycji dla mnie na następny rok. I jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Seria Hitman jest robiona na autorskim silniku studia, co oznacza, że jedynka i dwójka Hitmana będą także podciągnięte i tym samym będą prezentować się tak samo, jak zajawiana jest trójka, czyli 4K, 60 FPS-ów i HDR. Przypominam, premiera już 20 stycznia. Ja nie mam więcej pytań tutaj. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony nam czas i za to, że uderzyliście w dzwonek, bo wiem, że to zrobiliście, bo chcecie nas wspierać w rozwoju. No a ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym materiale już niebawem. Cześć!